Siemano! Siemano! Zapraszamy Was na kolejny odcinek naszych przygód. Zabierzemy Was do kilku wspaniałych miejsc. Zaczniemy od Osiecznej, później polecimy do... Do zamku w Rydzynie. Tak jest. I na koniec? Na koniec pojedziemy do Pakosławia, gdzie też jest piękny pałac i zalew jeszcze dodatkowo. Dokładnie. Bądźcie z nami. Ruszamy! Zapraszamy. Siemka. Jesteśmy w miejscowości Osieczna, między Lesznem a Sieremem. Niedaleko Poznania, bo to jest jakieś 45 minut dokładnie od Poznania. I chcieliśmy Wam pokazać fajną atrakcję. Jest to ewenement na skalę Polski. Tak. Są tutaj trzy wiatraki tego typu obok siebie. Raz, dwa, trzy, tak. Najstarszy z nich jest z 1761 roku. No, co prawda było ich mnóstwo na terenie Wielkopolskim, bo było ich około 3000 w dawnych tam latach. A w okresie międzywojennym doszła ta liczba do 1000? A na dzień dzisiejszy jest około 90, z czego większość w opłakanym stanie, więc naprawdę warto to zobaczyć. Na chwilę obecną jest to zamknięte, bo część tych obiektów to jest prywatna. Tak. Ale postaramy się Wam pokazać to, co możemy. Dokładnie. Tak francusko wygląda nawet z tymi drzewkami. Halo, halo, kolejny pit stop. Jesteśmy w Rydzynie. Niedaleko Leszna. Niedaleko Leszna, słuchajcie. Jest to taki piękny pałac tutaj w Rydzynie, zaraz odjeżdżając od rynku głównego. Jest to pałac, który został postawiony na sztucznej wyspie. Zaraz, o, zobaczycie, tutaj jest fosa i to jest sztuczna wyspa, 15-wieczny pałac, który został zaprojektowany przez włoskich architektów. I idziemy się przejść wokół. Z dziedzińcem w środku, to jest taki celofan i na środku jest dziedziniec już. Idziemy zobaczyć, chodźcie z nami. Thank you.
Słuchajcie, chciałam wprowadzić jedną korektę, bo to jest największy barokowy zamek w Wielkopolsce, w Rydzynie. Niesamowite. Kompleks po prostu budynków. Patrzcie, są warownie. Zaraz zobaczycie. Budki strażników. Tak, budki strażników. Tu jest brama główna, wjazdowa. Jest fosa też. I cały kompleks budynków poza tą bramą. Niesamowicie to wygląda. Idziemy zobaczyć. Sfinksy na wjeździe. Robi wrażenie. Coś fantastycznego. Takie jaja. Normalnie, nie dość, że tu jest pałac z tyłu, tutaj ten cały kompleks pałacowy, to jeszcze za nim, jak przejdziecie, jest ogromny staw. I nie wiem w sumie, w jakim on etapie był tutaj zbudowany. Teraz jest pusty, nie ma wody w nim, ale jest olbrzymi. No zobaczcie. I parki dookoła mnie. Grzesi Luisia. I nadal się ciągną, więc wydaje mi się, że to całkiem... Roztacza się całkiem konkretny tutaj kompleks parkowy. Zobaczyć. Rzutku, jak wrażenie? Jestem po prostu... Powiem tak, brak słów. Jakie piękne są miejsca w Wielkopolsce, słuchajcie. Nie trzeba nigdzie jechać małe daleko. Małe perełki. Absolutnie. Ja jestem tutaj pierwszy raz. Nie małe, bo to jest zamek, tak? Znaczy. Idziemy dalej tą drogą w parki do zamku. Jest pięknie. Park zamkowy. Przed Wami pomnik Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski, który nomen omen rezydował właśnie tutaj w zamku w Rydzynie. I było to tak naprawdę ostoją różnych działań i dyplomacji europejskiej ze strony polskiej. Jeszcze taki detal odnośnie architekta, który zaprojektował ten wspaniały kompleks zamkowy. Był to Pompeo Ferrari. Zmarł w 1776 roku i był Rzymianinem. Ale właśnie możemy dzięki niemu podziwiać ten wspaniały zabytek kultury.
jesteśmy teraz w Pakosławiu. Pakosław to jest niedaleko miejsca rodzinnego domu Grzesia, słupi kapitulnej. I zobaczcie, taki piękny pałac tutaj stoi, który datuje się do roku 1791. Taki ciekawy ród, który się nazywa Awdańców, tutaj przyszedł na tę ziemię i zagarnął ziemię południowej Wielkopolski. Przyszedł właśnie też tutaj i pod ich, jakby to powiedzieć, rządem bardzo rozwinęła się tutaj okolica, jeżeli chodzi o targi, o jakiś handel i tak dalej. Więc bardzo ciekawa historia okolicy. I później, właśnie w 1791 roku zaczął powstawać ten pałac na tak naprawdę ziemiach dawnego muru czy wału obronnego jakiejś tam fortyfikacji. Jesteśmy teraz tutaj, będziemy oglądać. Jesteśmy teraz nad zalewem w Pakosławiu, który powstał jakoś około 15 lat temu. Jest to dość duży zbiornik wodny, retencyjny, chroniący przed powodzią okolice tutaj. Idziemy na spacer, zapraszamy. Tak. I jest to również teraz oczywiście ośrodek rekreacyjny, jest plaża i atrakcją jest 80-metrowe drewniane molo. Zobaczymy, czy je znajdziemy. Dobra. Grześ i Luisia wskakują na 80-metrowe molo na zbiorniku, a tutaj możecie zobaczyć, są przebieralnie. To jest nad zalewem bistro, no i tam z tyłu jest parking i te rzeźby takie drewniane, co wam pokazywaliśmy. Heja! Dziękujemy wam, że byliście z nami i zwiedziliście z nami Rydzynę. Pakosław i zbiornik przy Pakosławie. Tak. Zapraszamy was na kolejne vlogi. Zawsze w sobotę. Będziemy się tego trzymać. Tak. Komentujcie, subskrybujcie i zapraszamy ponownie. Zapraszamy was. Trzymajcie się. Cześć, pa!